Cześć wszystkim, dzień dobry wszystkim, a raczej dobry wieczór. Jestem Ania z Fundacji Brak Barier Działam od jakiegoś półtora roku. Jestem osobą z niepełnosprawnością ruchową i z tym z niepełnosprawnością ruchową żyję od urodzenia, przy czym od 8 lat poruszam się na wózku inwalidzkim, karta parkingowa. No ponieważ wiadomo, że posiadanie samochodu czy możliwość podróżowania samochodem jest, no bardzo często ułatwia przemieszczanie się osobom niepełnosprawnym. No więc parę lat temu doszło do takich małych rewolucji tutaj w tych dokumentach, o których Państwu opowiem. I kilka lat temu zmieniły się zasady przyznawania tych kart parkingowych, to chyba bodajże w 2014 roku było. I komu obecnie taka karta parkingowa przysługuje? Więc przysługuje osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osobom niepełnosprawnym do 16 roku życia, które mają znacznie ograniczoną możliwość samodzielnego poruszania się. Ale przysługuje, kartę mogą dostać także osoby ze stopniem niepełnosprawności umiarkowanym, które po pierwsze również mają znacznie ograniczoną możliwość samodzielnego poruszania się, ale te osoby muszą mieć również przyczynę niepełnosprawności, która zalicza się do jednej z czterech grup, jest oznaczona jednym z, albo więcej niż jednym z czterech kodów. I te kody odnoszą się do chorób narządu wzroku, do chorób narządu ruchu, chorób neurologicznych, a także chorób układu oddechowego i krążenia. I to jest nowość od kwietnia tego roku, to w tym roku właśnie weszło, że osoby z tymi chorobami mogą również się starać o kartę parkingową. Natomiast osoby w stopniu lekkim, no z definicji niestety nie dostaną karty parkingowej. I tutaj też trzeba podkreślić, że nie sam stopień niepełnosprawności decyduje o tym, czy można taką kartę dostać, ale jest to przede wszystkim ta znacznie ograniczona możliwość samodzielnego poruszania się, jak też i w przypadku stopnia umiarkowanego, jest to, jaka jest przyczyna niepełnosprawności. I tak, bardzo ważnym kwestią, która decyduje o tym, czy można dostać kartę parkingową, jest to, aby mieć w punkcie 9 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności taką informację, że osoba spełnia tę przesłankę wynikającą z ustawy o prawie o ruchu drogowym, no która ta przesłanka właśnie mówi o tym, że taka osoba niepełnosprawna jest uprawniona do tego, aby kartę parkingową dostać. I tak, o ten dokument możemy zawnioskować do dowolnego miejskiego lub powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. I jakie dokumenty musimy ze sobą mieć? Znaczy musimy przede wszystkim dać wniosek o wydanie tej karty, przedstawić oryginał prawomocnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. To jest to orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jest to orzeczenie o niepełnosprawności, a także orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień. No i to są te orzeczenia, wszystkie są również wydawane przez miejskie i powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. I właśnie te dokumenty nas upoważniają i tylko te orzeczenia dają upoważnienie do otrzymania karty parkingowej. Ponadto trzeba dołączyć fotografię o takich standardach, jak przy innych dokumentach. Za kartę parkingową trzeba również uiścić opłatę i ona wynosi z tego, co wyczytałam w różnych miejscach, to co wielokrotnie próbowałam sprawdzać, jest to 21 zł. No i zawsze oczywiście trzeba mieć ze sobą dowód tożsamości, który to dowód trzeba pokazać w urzędzie. I tak, kto może złożyć takie dokumenty? No więc tutaj, jeśli osoba niepełnosprawna chce sama się starać o tę kartę parkingową, no to musi ją złożyć taki wniosek, te wszystkie dokumenty osobiście, albo no, chyba że to jest osoba niepełnoletnia, albo ta osoba niepełnosprawna ma przedstawiciela ustawowego, no to wówczas taki przedstawiciel też może złożyć te dokumenty.
Natomiast no, nie, z tego co widzę, to nie ma takiej opcji, żebyśmy upoważnili kogoś poprzez pisemne upoważnienie do złożenia takich dokumentów o kartę parkingową. Jak już złożyliśmy wniosek, to decyzja o tym, o terminie i o miejscu odbioru karty to 30 dni od daty złożenia tego wniosku, tylko że ważne, że chodzi o poprawny formalnie wniosek. Chodzi tutaj o to, że nasz wniosek o kartę parkingową, jeśli ten wniosek jest w jakiś tam sposób niepełny, to zostaniemy wezwani do tego, aby go uzupełnić. I dopiero jak uzupełnimy wszystkie dokumenty, to wtedy się liczy te 30 dni i to jest czas, w którym otrzymamy decyzję co do tego, gdzie, czy nam przyznają kartę, czy i gdzie, i kiedy może ona zostać odebrana, natomiast nie jest to czas na wydanie karty. Odebrać można ją albo osobiście, albo może to zrobić przedstawiciel ustawowy danej osoby, ale tutaj akurat tu już przy odbiorze karty możemy kogoś po prostu upoważnić do tego. I tutaj spróbuję Państwu pokazać, jak wygląda taki wniosek i pokrótce omówić, jak się go wypełnia. No, pierwsza część to wpisujemy tutaj swoje dane, czyli dane osoby, na którą ta karta będzie wystawiona, czyli są to, mówiąc tak krótko, dane osoby niepełnosprawnej. Jeśli dane osoby składającej wniosek, no to się wypełnia tylko w momencie, gdy przedstawiciel ustawowy tutaj za nas składa ten wniosek. Jeśli składam wniosek osobiście, no to tu już nic nie musimy wpisywać. Należy tutaj zaznaczyć, jakie dokumenty dołączamy i w oświadczeniach, jeśli osobiście składamy ten wniosek, to wystarczy tylko tutaj zaznaczyć punkt czwarty, że dane podane we wniosku są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. I jeśli chcemy, żeby ktoś za nas odebrał tę kartę, no to musimy ją tutaj w tym wniosku też upoważnić. Tak. Część B nas w zasadzie tutaj nie interesuje, ponieważ dotyczy ona placówek, które również się mogą starać o kartę parkingową. No i część C wypełnia się przy odbiorze karty. Wypełniamy ją albo osobiście, albo wypełnia ją osoba, która tę kartę w naszym imieniu odbiera. Natomiast część D, no to jest część na złożenie podpisu, jeśli oczywiście jesteśmy pełnoletni. I tak, przechodzimy dalej. I właśnie od 2014 roku odrobinę się zmienił wygląd takiej karty parkingowej. Na awersie karty znajdują się informacje o tej karcie, czyli jej data ważności, numer, a także gdzie została ona wydana. Jest tutaj także zamieszczony hologram, który zabezpiecza przed sfałszowaniem tej karty. I to awers jest tą stroną, która ma być widoczna, gdy zostawiamy kartę parkingową w pojeździe. Natomiast z drugiej strony karty są zamieszczone nasze dane oraz nasze zdjęcie i podpis. I co jeszcze tak takiego ważnego zmieniło się te 6 lat temu? Otóż karta parkingowa jest teraz wydawana po pierwsze na określony czas, czyli jest to albo czas wydania orzeczenia o tej niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, jednak nie jest to czas dłuższy niż 5 lat. To znaczy, jeśli na przykład ktoś, kto się stara o kartę parkingową, ma orzeczenie o niepełnosprawności wydane na stałe, no to w takiej sytuacji również taka osoba będzie miała kartę parkingową wydaną na te 5 lat, no a po 5 latach będzie musiała niestety wystąpić o kolejną kartę. Po drugie, taka karta jest wydawana na osobę, a nie na samochód. I jest wydawana tylko jedna, to znaczy nie można w żaden sposób poprosić o duplikat karty. Można mieć tylko jedną kartę, która jest przypisana do danej osoby.
I taka sytuacja ma zarówno swoje, zarówno wady, jak i zalety. No, wadą takiego stanu rzeczy jest to, że jeśli na przykład osoba niepełnosprawna albo jej najbliżsi mają co najmniej dwa pojazdy, którymi osoba niepełnosprawna może się swobodnie poruszać, no to tutaj trzeba zawsze pamiętać, żeby tę kartę zabrać ze sobą, jeśli się zmienia pojazd, którym człowiek się porusza. To znaczy, no nie można mieć po prostu na dwa samochody takiej karty parkingowej. Natomiast z drugiej strony to, że ta karta jest wydawana na osobę, no daje nam swobodę tego, że możemy sobie no, pojechać każdym, poruszać się każdym dowolnym pojazdem i możemy sobie gdzieś pojechać ze znajomymi i nie jesteśmy w żaden sposób ograniczony. Tak, tutaj Kasia pyta, czy tak, to dobrze, zgadzam się z Jolą. Owszem, nie musimy mieć w ogóle samochodu, w ogóle nie musimy mieć nawet prawa jazdy, żeby się starać o taką kartę, ponieważ no, taka karta, ona też przysługuje chociażby osobom niepełnoletnim. To, czy mamy prawo jazdy, to w ogóle, czy mamy samochód, to w ogóle nie ma znaczenia przy karcie parkingowej. Tak, tutaj tylko tak pokrótce wspomnę, że o kartę parkingową mogą się także starać placówki. Są to placówki, które zajmują się rehabilitacją, edukacją i opieką nad osobami z niepełnosprawnościami, które mają właśnie te ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Takie placówki dostają, one akurat dostają karty, które mają wystawione na swoje samochody. No i taka karta dla placówki jest wydawana na 3 lata. I no najważniejsza sprawa, do czego nas taka karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych upoważnia? Należy pamiętać o tym, że jest to dokument o charakterze międzynarodowym i to oznacza, że wszędzie na terenie Unii Europejskiej, jeśli mamy tę kartę, to możemy się liczyć z tym, że będziemy mieli jakieś przywileje. Czy jakieś uprawnienia dla osoby niepełnosprawnej, która podróżuje samochodem. Tyle tylko, że w każdym kraju członkowskim Unii te przepisy będą się trochę różnić, no po prostu każdy kraj przewiduje tutaj osobne jakieś uprawnienia czy przywileje dla osób niepełnosprawnych. Natomiast w Polsce to takim najważniejszym przywilejem wynikającym z posiadania karty parkingowej, no to jest możliwość parkowania na specjalnie wyznaczonych miejscach, czyli popularnie nazywanych kopertami. I tylko osoby mające kartę parkingową mogą na tych kopertach parkować. A po drugie, osoba niepełnosprawna, czy oba te uprawnienia, o których teraz mówię, one dotyczą zarówno osoby niepełnosprawnej, która jest posiadaczem karty, jak i kierowcy sprawnego, który przewozi osobę niepełnosprawną. A także dotyczy to też pracownika placówki. I te osoby właśnie mogą po pierwsze parkować na kopertach, a po drugie właśnie nie stosować się do niektórych znaków drogowych. I są to znaki drogowe, które dotyczą głównie jakichś ograniczeń w ruchu, czyli jest to zakaz ruchu albo zakaz ruchu konkretnego typu pojazdów. No i jeszcze są to znaki, które ograniczają postój. Natomiast ważne jest, że te znaki, możemy nie stosować się do tych znaków tylko wtedy, gdy poniżej nich nie ma napisanego, nie ma właśnie takiego znaczka, który mówi o tym, że to dotyczy również osób niepełnosprawnych. Czyli jeśli nie ma informacji takiej pod znakiem, no to możemy się do jednego z tych znaków nie stosować, natomiast jeśli jest napisane pod nim, że dotyczy również osób niepełnosprawnych, no to musimy się zachowywać jak każdy inny kierowca. I ważne jest, aby wiedzieć, jak się posługiwać taką kartą. A przede wszystkim, jeśli chcemy skorzystać z tych przywilejów, o których przed chwilą powiedziałam, no to kartę parkingową musimy umieścić za przednią szybą pojazdu, a jeśli no, pojazd nie ma przedniej szyby, no to w przedniej części pojazdu, tak żeby był widoczny ten awers karty, czyli ta strona, na której są podane informacje o numerze i o dacie ważności karty. Ponadto za nieprawidłowe posługiwanie się czy nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową są przewidziane mandaty. Otóż jeśli ktoś, kto nie posiada karty albo co ważne, ta karta jest nieważna,
czyli to dotyczy również osoby niepełnosprawnej, która miała kartę, ale ta karta straciła ważność, no to jeśli taka osoba zaparkuje na miejscu, na tej kopercie, no to tutaj mandat przewidziany jest 500 zł. Jeśli na przykład ktoś się posługuje nie swoją kartą parkingową, no i zaparkuje na kopercie, to tu już jest przewidziany mandat 800 zł, ale trzeba też pamiętać, że posługiwanie się, czy niestety, na szczęście, takie nieuprawnione posługiwanie się dokumentami, to jest wykroczenie i za to grozi grzywna w wysokości 2000 zł. Trzeba też pamiętać, że posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową i niestosowanie się do innych znaków, to wiąże się z mandatem około 400 zł. Trzeba pamiętać, że jeżeli mamy uprawnienia w orzeczeniu do otrzymania tej karty parkingowej, no to nie ma siły, my te karty musimy dostać. To nam się po prostu, że tak powiem, z orzeczenia należy. Tak, i to, o czym wspomniał Rafał, no jak się poruszamy samochodem, no to ważne, żebyśmy mogli gdzieś zaparkować i tutaj niektóre miasta w Polsce przewidują coś takiego jak abonament parkingowy dla osoby niepełnosprawnej. Znaczy, ja tutaj najdokładniej to opowiem, jak wygląda sytuacja na terenie Krakowa. Otóż po co są takie abonamenty? Trzeba pamiętać, że w niektórych miastach funkcjonuje coś takiego, jak strefa płatnego parkowania. Jest to obszar, na którym można parkować tylko w specjalnie wyznaczonych miejscach. I co więcej, to parkowanie jest płatne i na przykład no, w Krakowie jest dość słono płatne. I w takich strefach parkowania bezpłatne parkowanie dotyczy wyłącznie kopert. I po prostu osoba niepełnosprawna, jeśli by na przykład, wiadomo jak to jest z kopertami, no koperty często są zajęte i jeśli na przykład osoba niepełnosprawna no nie znajdzie miejsca na kopercie i chciałaby zaparkować poza kopertą, czyli na zwykłym miejscu parkingowym, no to w takiej sytuacji również musi zapłacić, tak jak inni użytkownicy drogi. Natomiast tutaj miasta dość często z tego, co widzę, wychodzą naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych i na przykład w Krakowie są przewidziane ulgi w parkowaniu po wykupieniu abonamentu typu N i ten abonament typu N sprawia, że są no, znacznie mniejsze koszty tego parkowania. W zasadzie można by powiedzieć, że parkowanie jest bezpłatne i no tylko, że taki abonament, no to oczywiście jest ważny tylko i wyłącznie wtedy, gdy osoba zostawi w samochodzie kartę parkingową. I tak, taki abonament w Krakowie, taki abonament typu N kupuje się w biurze strefy płatnego parkowania i on kosztuje 2,5 zł za miesiąc. To oznacza, że chcemy wykupić taki abonament, no to możemy go dostać maksymalnie albo na czas ważności karty parkingowej. Więc opłata za taki abonament to będzie wynosić 2,5 zł razy ta ilość miesięcy, na którą ten abonament wykupujemy. Co jeszcze jest ciekawe, że ten abonament dla osoby niepełnosprawnej w Krakowie mogą kupić nie tylko mieszkańcy Krakowa, ale też inne osoby, które są zameldowane na terenie województwa małopolskiego. Jeśli są zameldowane tylko na jakiś czas, no to na ten czas mogą wykupić ten abonament. A także mogą wykupić, jeśli mają na przykład jakąś umowę, że czasowo korzystają, są właścicielami samochodu, no to mogą na czas umowy korzystania z pojazdu wykupić ten abonament. I abonament jest przewidziany dla osób, które są właścicielami albo współwłaścicielami pojazdu lub posiadają odpowiednią umowę, która właśnie mówi o tym, że po prostu ten samochód do nich należy. I w Krakowie taki abonament można otrzymać, no w przeciwieństwie do karty parkingowej, wyłącznie na jeden samochód. No i jest to faktycznie no, trochę ograniczenie, ponieważ no, w tym momencie, jeśli chcemy gdzieś wjechać do strefy, no, a na przykład mamy znowu możliwość poruszania się więcej niż jednym samochodem,
no to po prostu musimy, żeby skorzystać z tych ulg, czyli zaparkować na innym miejscu niż koperta i nie płacić za to parkowanie, no to musimy po prostu poruszać się jednym konkretnym samochodem, na który właśnie mamy wykupiony ten abonament, gdyż abonament się wykupuje na numer rejestracyjny samochodu. No i oczywiście jak chcemy skorzystać z tej ulgi w parkowaniu, czyli wykupiliśmy abonament i już nie płacimy więcej za parkowanie, no to musimy umieścić kartę parkingową w widocznym miejscu. I w Krakowie, to już może nie będę pokazywać tych wniosków, ponieważ te wnioski w każdym miejscu, w każdej miejscowości będą różne. W każdym razie w Krakowie to musimy albo złożyć wniosek, albo po prostu wydać ustną dyspozycję, czyli przyjść do strefy parkowania, dowód rejestracyjny albo kartę pojazdu, w której będzie napisane, że jesteśmy właścicielami lub współwłaścicielami samochodu. Musimy pokazać swój dokument tożsamości. Jeśli o abonament starają się osoby mieszkające poza gminą miejską Kraków, no to muszą złożyć zaświadczenie o tym, że są zameldowane na terenie województwa małopolskiego. Również o taki abonament mogą się starać opiekunowie osób niepełnosprawnych. Na to również jest odpowiedni załącznik do znalezienia na stronach Biura Strefy Płatnego Parkowania. Albo trzeba pokazać też umowę leasingu lub tak zwaną umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie, która obowiązuje przy kredytach na samochód. Czyli po prostu musimy udowodnić, że jesteśmy właścicielami danego pojazdu lub współwłaścicielami. Tutaj chciałam pokazać na tym slajdzie, że w różnych miastach są odrobinę inne zasady przyznawania tego abonamentu. Na przykład w Gdańsku należy przedłożyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności. Taki abonament jest wydawany maksymalnie na okres 3 lat. W Warszawie również takie abonamenty są wydawane na okres 3 lat. Również tutaj są przewidziane trochę inne dokumenty w porównaniu do Krakowa, które należy złożyć. Natomiast w żadnym z tych miast nie zauważyłam na stronach tych urzędów odpowiedzialnych za wydawanie tych abonamentów, nie zauważyłam, żeby były jakiekolwiek opłaty za wykupienie takiego abonamentu. Tutaj Januszu, pytasz, czy jako mieszkaniec województwa śląskiego możesz wykupić taki abonament? No to znaczy, no z tego co zauważyłam, no to niestety taki abonament przysługuje tylko osobom zameldowanym na terenie województwa małopolskiego. No więc z moich informacji wynikałoby, że jednak no niestety nie możesz wykupić takiego abonamentu. Tak, i tutaj no, nie wspomnieliśmy o tym, że jeszcze chciałam omówić coś takiego jak znaczenie miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej, albowiem no, powiedzmy, że pojeździliśmy sobie po mieście samochodem, a teraz fajnie by było móc gdzieś zaparkować, no najlepiej w pobliżu własnego domu. I tutaj przepisy również wychodzą naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych. I przewidują możliwość, aby osoba niepełnosprawna starała się o wyznaczenie dla niej miejsca parkingowego. I właśnie w ogóle przepisy decydują to, ile z ogółu miejsc parkingowych powinny stanowić koperty. Już powyżej 6 stanowisk na drogach publicznych oraz w tak zwanych strefach ruchu powinna być 1 koperta. Natomiast jeśli gdzieś znajduje się więcej niż 100 miejsc parkingowych, no to koperty powinny stanowić minimum 4% tych miejsc. I żeby z takiej koperty móc w pełni korzystać, to ona powinna być odpowiednio oznakowana znakami pionowymi, a także znakami poziomymi, czyli musi być wymalowane, musi być koperta wymalowana. I jak się za to w ogóle zabrać, no, za takie wyznaczanie miejsca parkingowego? No, najpierw należałoby znaleźć odpowiednie miejsce, no i tutaj najlepiej, żeby wnioskodawca sobie sam takie miejsce znalazł. Trzeba pamiętać, że takie miejsce parkingowe no, jest szersze w porównaniu do miejsca standardowego, no i też nie może być zbyt blisko od okien budynków mieszkalnych. A po drugie, trzeba z wnioskiem się o takie miejsce parkingowe udać się do zarządcy drogi i najpierw należałoby
ustalić, kto jest zarządcą tej drogi, ponieważ zarządcą może być zarówno spółdzielnia mieszkaniowa, jak i wspólnota, może też podlegać prezydentowi miasta lub staroście. I informacje o tym, kto jest zarządcą, można uzyskać w Urzędzie Dzielnicy, Urzędzie Gminy lub na przykład w Zarządzie Dróg Miejskich. I taki wniosek najlepiej byłoby, znaczy, no najbezpieczniej jest złożyć w dwóch wersjach. To znaczy jedną wersję dajemy do urzędu, zaś na drugiej prosimy o pieczątkę i datę przyjęcia wniosku. Zabieramy ze sobą jako dowód na to, że o takie miejsce się staraliśmy. Jeśli nam się uda szczęśliwie takie miejsce parkingowe załatwić, no to tutaj po stronie zarządcy terenu jest utrzymanie takiego miejsca parkingowego. No dobrze, no i znowu tutaj na przykładzie Krakowa, jak się w ogóle za to zabrać, no to na drogach wewnętrznych, na których zostały wyznaczone drogi, na których zostały wyznaczone strefy ruchu, jeśli w takim miejscu chcemy, aby ktoś nam zrobił miejsce parkingowe, no to musimy wniosek złożyć do Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Natomiast jeśli staramy się o wyznaczenie miejsca parkingowego na drodze publicznej, trzeba się zgłosić do Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu. No więc tak, w Krakowie, żeby o takie miejsce się starać na drogach wewnętrznych, to trzeba złożyć pisemny wniosek, jak już wcześniej powiedziałam, albo może złożyć ten wniosek opiekun albo pełnomocnik. Należy oświadczyć, nawet nie tyle pokazać tę kartę parkingową, co oświadczyć o tym, że się ją ma, no i podać jej dane tego dokumentu. Należy też oświadczyć o tym, gdzie się mieszka, no bo chcemy mieć tę kartę, to miejsce parkingowe, tę kopertę chcemy mieć pod domem. No i najlepiej by było, to nie jest obligatoryjne, ale najlepiej by było, jakbyśmy się tak zabawili sami w takich miejskich inżynierów ruchu, i przy okazji jakbyśmy dali tutaj szkic lokalizacyjny, gdzie chcemy, aby ta koperta była zlokalizowana. Jak już szczęśliwie dostaniemy szczęśliwie wyznaczą taką kopertę, no to musimy pamiętać o tym, że jest to miejsce ogólnodostępne. I oznacza to dokładnie to, że każda osoba, mimo że myśmy się o to starali, to każda osoba, która jest uprawniona, czyli każda osoba z kartą parkingową, będzie mogła na tej kopercie zaparkować. Natomiast tutaj mamy też taki paradoks, że z przepisów, z tego co ja zauważyłam, wynika, że i co też jakieś osoby niepełnosprawne mi już mówiły wcześniej, że jak już się postaraliśmy o takie miejsce, to z jednej strony każdy może na nim zaparkować, ale do końca grudnia każdego roku to osoba niepełnosprawna, która o nią wnioskowała, musi dać zaświadczenie, że nic się nie zmieniło w zakresie tych dokumentów, na podstawie których ta karta była nam namalowana, czyli jeśli nie złożymy takich dokumentów, takiego oświadczenia, no to ryzykujemy tym, że tę kopertę nam po prostu zlikwidują. Tak, jeśli chodzi o wnioski, no to tutaj nie mamy jakiegoś ogólnopolskiego wniosku, jak się starać o takie miejsce parkingowe. Tutaj w zasadzie każda miejscowość i każdy urząd będzie miało swoje odrębne tutaj wnioski. No natomiast z reguły informacje, które są wymagane, no to są podobne we wszystkich miastach. No i trzeba też niestety mieć na uwadze, że nie zawsze takie miejsce parkingowe nam zostanie wyznaczone, ponieważ jeśli zarządca drogi stwierdzi, że nie ma ku temu warunków technicznych, jeśli miejsce sprawiało zagrożenie dla ruchu i bezpieczeństwa innych użytkowników drogi, no to niestety nam takie miejsce nie zostanie wyznaczone. Ja Państwu dziękuję za uwagę.